sponsorowanym przez Naga Markets, czyli brokera, którego grupa kapitałowa notowana jest m.in. na giełdzie we Frankfurcie. A dzisiejszy temat to temat petarda, bo porozmawiamy o korelacji rynkowej i o optymalnym doborze instrumentu. Co oznacza, że zadanie przed nami nie lada trudne i nie lada ciężkie, dlatego że dla mnie osobiście, analizując portfele niektórych osób, największy problem to nie jest kwestia zbyt odległych stop lossów, czy handlu w ogóle bez zleceń zabezpieczających, ale główny problem to jest kwestia tego, że mając już jeden instrument w portfelu, dobieramy drugi i trzeci, bo dostajemy na kolejnych instrumentach sygnały, i okazuje się, że nasze ryzyko zaczyna mocno puchnąć, rosnąć i wydaje nam się, że sytuację mamy pod kontrolą, ale tak naprawdę tej kontroli nad tym portfelem nie mamy żadnej. I na tym webinarze, właśnie na tym zjawisku się skupimy. Czyli będziemy rozmawiać o korelacjach rynkowych. A czym są korelacje rynkowe? Co to w ogóle jest korelacja rynkowa? To przede wszystkim związek, zależność, kiedy mamy dwie zmienne losowe. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję uczyć się statystyki, czy uczyć się ekonometrii. Natomiast generalnie korelacja i zależność pomiędzy zmiennymi to jest dość duży element badań, jeżeli chodzi o właśnie te dwie nauki, o których przed chwilą wspomniałem. Korelacja to inaczej jest zależność dwóch zmiennych. Oznacza to, że znając wartość jednej z nich albo kierunek zmiany jednej z tych wartości, jesteśmy w stanie w niektórych sytuacjach przewidzieć wartość drugiej zmiennej lub jej zachowanie. To oczywiście w zależności od tego, z jakiego typu instrumentów korzystamy, na jakich rynkach funkcjonujemy. Już daję głośniej, sekundka. OK, daj znać, Grzegorz, czy jest lepiej, czy jest głośniej. Powinno być, mam nadzieję, że powinno być, tym razem powinno być OK. Wszystko, czy jest OK, czy jeszcze popracować nad dźwiękiem. O, teraz nam robić jeszcze głośniej. No, OK, omawiamy dalej. Więc generalnie, jeżeli ktoś chce już na samym początku jeszcze głębiej wejść w temat po tym webinarze, to zachęcam. Materiały statystyczne i materiały ekonometryczne. To jest w zasadzie, brzmi bardzo skomplikowanie. Nie będziemy sobie wykładać dzisiaj ekonometrii i statystyki, bo byłby to zdecydowanie zbyt ciężki temat na wieczór, a jest 19:05, czyli z Was pewnie jest z Panami siatkówki. Więc około 20 zaczyna się nasz polski prezentacji, więc nie chciałbym tutaj mocno nas umęczyć tym tematem. Natomiast generalnie statystyka i ekonometria to są te dwie nauki, o których traderzy nie wspominają, a w które powinniśmy się zagłębić. Teraz korelacja to jest ta zależność, natomiast to, co się bada, to jest tak zwany współczynnik korelacji. Czyli już przechodzimy do liczb. Współczynnik korelacji to nic innego jak liczba, która określa stopień wzajemnej zależności pomiędzy dwoma badanymi instrumentami, pomiędzy dwoma badanymi zmiennymi. Oczywiście ta statystyka i ekonometria to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rynków finansowych. Stosuje się do nauki również w innych dziedzinach życia. Generalnie, jeżeli chodzi o korelację, to nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie jeden idealny wzór na korelację, bo sposobów liczenia korelacji mamy kilka. Natomiast, tak jak tutaj napisałem, większość jest w pewien sposób usystematyzowana. I współczynnik korelacji może wahać się głównie od minus 1, to jest zupełna korelacja ujemna albo absolutna korelacja ujemna,
do jedynki, gdzie mamy zupełną korelację dodatnią. Na niektórych rzędziach mierzenia korelacji rynkowej możecie spotkać się z zakresem wahań od minus 100 do 100. Natomiast generalnie, jeżeli znamy już skalę, czyli czy posługujemy się od minus 100 czy do 100, czy w przedziale od minus 50 do 50, to w zasadzie nie ma znaczenia. Musimy tylko wiedzieć, jaka jest skala, bo to nam da do zrozumienia to, gdzie na tej skali się znajdujemy. Jeżeli chodzi o korelację, to większość kalkulatorów korzysta z tak zwanej korelacji R-Pearsona. W przypadku, i tutaj mamy do czynienia z przypadkiem rozkładu dalekiego, dwuwymiarowego, normalnego, to generalnie jest też opis rynków finansowych i liczenia tych liczenia zależności pomiędzy dwoma instrumentami. I teraz wracając do tego tematu, jeżeli chodzi o wartości korelacji, bo te pojęcia są często mylone, nie chodzi, im wyższa korelacja, czyli im jest bliższa 1 w przedziale od 0 do 1, jeżeli jest blisko jedynki, to dwa instrumenty powinny chodzić w tym samym kierunku. Taka jest dla nas interpretacja i tak ta interpretacja dla nas powinna brzmieć. Jeżeli poruszamy się w przedziale od 0 do minus 1, to oznacza, że dwa instrumenty poruszają się w przeciwnym do siebie kierunku. Im bliżej minus jedynki, czyli tej korelacji absolutnej, tym ta sytuacja jest mocniejsza, czyli tym im mocniejsze wzrosty jednej, tym bardziej prawdopodobne spadki drugiej wartości. Drugiego instrumentu. Tutaj zamiennie stosuję wartości instrumentu, natomiast tutaj wiadomo, że mówimy o tym, w jaki sposób powinniśmy budować ten nasz portfel. Kalkulatory w zasadzie teraz w Polsce najpopularniejszym kalkulatorem do liczenia korelacji jest kalkulator znajdujący się na stronie investing.com. I na czym ten współczynnik korelacji polega? Ja policzyłem współczynnik korelacji euro-dolara dla interwału H1 ze 100 ostatnich świec H1, bo to jest też dość ważne, ile danych bierzemy do policzenia tej korelacji. Im większa liczba danych, tym oczywiście wartości będą bardziej uśrednione. Natomiast co ciekawe, wyszło, że w przypadku par walutowych euro-dolar mocniej skorelowany z euro-jenem, bo ten współczynnik korelacji R-Pearsona wynosi 0,82. A to oznacza, że na 100 ruchów aż 82 odbywa się w tym samym kierunku. Czyli jeżeli euro-dolar rośnie, to najbardziej prawdopodobny scenariusz to są również wzrosty euro-jena. To może trochę dziwić, bo euro-jen nie jest aż tak popularny jak główna para walutowa. I oczywiście im bliżej zera, tym te wahania są od siebie w mniejszym stopniu uzależnione. I teraz, jeżeli ja się zdecyduję na zajęcie pozycji długiej, czyli kupno na euro-dolarze, zajmę pozycję długą ze stop lossem na 100 pipsów. I dostanę podobny sygnał na euro do jena i również otworzę pozycję z podobnym ryzykiem, to błędem takim poznawczym, jaki popełniamy jako inwestorzy indywidualni, jest to, że traktujemy kolejną pozycję zupełnie osobno, a nie portfel jako wypadkową. Bo w takim przypadku, jeżeli ja pozycji z euro-dolarem nie przesunąłem na break-even, na punkt wyjścia, nie zabezpieczyłem jej w mocniejszym stopniu niż w momencie samej otwarcia transakcji, no to w takim przypadku, jeżeli ja dokładam drugą pozycję, która skorelowana jest właśnie w takim stopniu, to dokładam i zwiększam ryzyko portfela. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy portfel zbudowany z pięciu instrumentów i większość tych instrumentów korelacje, czyli na przykład z pierwszej piątki tutaj. Czyli mamy euro-dolara, euro-jena, Kanadyjczyka do jena, Australijczyka do jena i złoto. Wszędzie korelacja wynosi powyżej 0,60. Jeżeli na każdej pozycji
ryzykuję 2%, to moje ryzyko portfela nie jest 2% na pojedynczej transakcji, ale 10% na wszystkich. A co gorsza, jest duże prawdopodobieństwo, że albo wszystkie się udadzą, albo wszystkie się nie udadzą. Biorąc pod uwagę jeszcze rentowności i zyskowności inwestorów indywidualnych, to skłaniam się ku temu scenariuszowi, że bardziej prawdopodobne jest, że tak skonstruowany portfel przyniesie nam stratę na poziomie 10%. Jeżeli popatrzymy z perspektywy procentowej, w długim terminie, rocznym, dwuletnim czy trzyletnim, nie ma takiej możliwości, żeby na rynkach lewarowanych, nie ma takiej absolutnie możliwości, żeby na rynkach lewarowanych przeżyć 3 lata, aktywnie zarządzając kapitałem, nie zerując konta. Nie widziałem osobiście takiego rachunku, a na rynku jestem od 2004 roku. A rachunków naprawdę, uwierzcie mi, statementów osób trzecich, które oczywiście mi na to wyraziły zgodę, widziałem masę. I teraz, jeżeli wyeliminujemy już ten błąd, że w portfelu będziemy mieć tylko i wyłącznie jeden instrument, albo takie instrumenty, w których korelacja pomiędzy tymi instrumentami jest jak najbliżej poziomu zera, gdzie zero oznacza, że totalnie od siebie zmiany instrumentów nie zależą. Czyli jeżeli mam euro-dolara na longu i na przykład powiedzmy, że kawa jest totalnie, korelacja między euro-dolarem a kawą jest na poziomie zera, to oznacza, że mam wszystkie możliwe kombinacje równoprawdopodobne, czyli edek może mi wyjść, kawa może mi nie wyjść, obie mogą mi wyjść, obie mogą mi nie wyjść i tutaj cały ten portfel, ryzyko tego portfela rzeczywiście jest mniejsze niż w przypadku, gdy ta korelacja idzie nam w drugą stronę. To jest oczywiście sytuacja, kiedy mamy ten współczynnik bliski jedynki. Gdy ten współczynnik, te same parametry, czyli korelację policzoną dla euro-dolara, ale mamy tutaj te współczynniki dla tych par absolutnie skorelowanych ujemnie. Tu możliwe, że był błąd jakiś w obliczeniach, bo mało prawdopodobne jest, żeby duńska korona dolara amerykańskiego w stosunku do euro-dolara chodziła identycznie i było tutaj to absolutne zero, więc bardziej zakładam, że jest to błąd. Natomiast takie samo ryzyko i ten sam błąd popełniamy w momencie, gdy otwierając pozycję na euro-dolarze na longi, bierzemy sobie shorty 4 z dołu te na przykład, pomijając duńską koronę, bo to może być błąd w obliczeń, może się okazać, że taki portfel będzie równie nieskuteczny. Dlaczego zwykle wygląda to w ten sposób, że przy tych współczynnikach ujemnych wychodzi nam przeciwna pozycja? Dlatego, że analiza techniczna raczej bardzo często się zgadza na różnych instrumentach, czy też analiza fundamentalna, w zależności od tego, z jakich narzędzi tutaj indywidualnie, prywatnie korzystamy, w to absolutnie nie wnikam. Natomiast tutaj same te ruchy tych par walutowych będą w mocnym stopniu oznaczały taką, a nie inną sytuację portfelową. I tutaj nie możemy absolutnie portfela, jeżeli dajemy sobie możliwość otwarcia kolejnych pozycji, absolutnie nie możemy w ten sposób prowadzić. Jeżeli mamy z tym problem, to powinniśmy mówić sobie, że otwieram tylko i wyłącznie jedną pozycję, ale po to analizuję kilka par walutowych, czyli na przykład na tym naszym przykładzie rynkowym z euro-dolara, sprawdzę sobie 5 pierwszych instrumentów i otworzę tylko na jednym, na tym, gdzie mam najlepszą sytuację techniczną, najbardziej czytelną dla mnie. Na przykład taki tok rozumowania wydaje się w 100% logiczny. I to jest w zasadzie dość duży problem rynków lewarowanych, bo w połączeniu z konsolidacją, dużą ilością przypadkowych ruchów i nieszanowaniem współczynnika korelacji, to jest po prostu 100% mieszanka przepisu
na to, że polegniemy. Jednym sposobem na szukanie współzależności jest oczywiście taka typowa matematyka i sprawdzanie liczb. Tak jak się to przed chwilą odbyło. Innym sposobem jest trochę bardziej łopatologiczny. Ta opcja jest dostępna na NagaTraderze, dlatego że NagaTrader ma wbudowane wykresy od TradingView, czyli nanoszenie jednego wykresu na drugi wykres. I teraz tak, nie będziemy w stanie odpowiednio wywnioskować współzależności, jeżeli nie będziemy wiedzieli, czym się dany podmiot zajmuje i na co wpływa na wycenę danego podmiotu, czy na cenę danego surowca. Nie będziemy w stanie tego w prawidłowy sposób opracować. Pokażę to nam na pewno dobitnie nam to pokażą kolejne przykłady. Ale teraz przykład z polskiego rynku, bo uznałem, że on będzie tutaj zdecydowanie najbardziej czytelny. KGHM, spółka gigant polski, gigant miedziowy. Myślę, że jest to przykład bardzo taki łopatologiczny. Czyli mamy producenta miedzi i cenę miedzi. Na czerwono kurs KGHM-u, na niebiesko kurs miedzi i ewidentnie widzimy, że takie lokalne dołki, tak jak ma to miejsce tutaj, i lokalne wierzchołki cenowe pokrywają nam się z sytuacją na miedzi i z sytuacją na spółce KGHM. I możemy zobaczyć też takie rzeczy jak dywergencje, czyli kolejne wierzchołki w górę, kolejne wierzchołki opadające, co oznacza, że zaraz dojdzie do odwrócenia trendu na jednym z tych instrumentów, bo tak długo w dłuższej perspektywie być absolutnie nie może. To oczywiście jest instrument taki poznawczy i dodatkowa wartość badawcza dla nas, która nie wiąże się tylko i wyłącznie z takim czystym, mechanicznym, bezmiennym tradingiem, ale takim logicznym rozumowaniem tego, co się rzeczywiście na wykresach dzieje. Takim przykładem jest chociażby sytuacja pomiędzy indeksem S&P i dolar do jena japońskiego w 2014 roku. I tu mamy przykład tego, jak lokalne wierzchołki i lokalne dołki nam się chwilami pomiędzy tymi indeksami i instrumentami przecinały. Bo jeżeli na pierwszy rzut oka nie widzimy zależności, ona tutaj powinna być widoczna, bo S&P to jest indeks giełdowy ze Stanów Zjednoczonych, dolar to jest waluta amerykańska, która ma oczywiście, kondycja dolara ma oczywiście wpływ na gospodarkę Japonii, gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie giełdę. Więc są pewne momenty, kiedy mamy tą zbieżność i taki sam kierunek, jeżeli chodzi o zachowanie danych instrumentów. Kolejny fajny przykład, który mam nadzieję, że pokaże, że trzeba to wszystko zrozumieć, a nie tylko i wyłącznie patrzeć ślepo na wykres. Ruda żelaza i dolar australijski. Dwa na szaro, czy szaro-czarno mamy cenę rudy, natomiast na taki błękitno-turkusowy mamy kurs dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. I teraz mieliśmy te dwa przykłady. I teraz powtarza się ten podobny schemat, to znaczy waluta koreluje z jakimś towarem, tak? Czyli mamy tą zależność pomiędzy walutą a towarem. Natomiast to, co jest ważne, to dany towar dla danego kraju, dla danej waluty, tak, musi być ważną podstawą eksportu. Dlaczego? Dlatego, że trzeba pamiętać, że zmiany cen surowców nie wpływają, absolutnie nie wpływają na notowania walut w sposób bezpośredni. A taki wniosek moglibyśmy wyciągnąć, analizując i patrząc na sam wykres. To byłby totalnie błędny wniosek.
wpływają na to pośrednio. Dlaczego? Dlatego, że tutaj dochodzi nam działanie banku centralnego. A jaki jest cel banku centralnego? Między innymi utrzymanie współczynnika inflacji na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim wspieranie gospodarki. I teraz, jeżeli pójdziemy tym tropem, to możemy też wyróżnić jeszcze jeden kraj, którego eksport znacząco uzależniony jest od jednej grupy towarów. I mam na przykład na myśli Nową Zelandię, która produkuje, i tu o dziwo, nie żelazo, nie miedź i tak dalej, tylko produkty mleczne. Co ciekawe, jest ona największym eksporterem mleka w proszku i masła, a produkty od zwierzęce stanowią ponad 40% tego, co wysyła Nowa Zelandia za granicę. I znowu będzie, pojawi nam się ta korelacja pomiędzy tymi instrumentami. A wracając do tego naszego przykładu, to wzrost gospodarczy w przypadku Australii w dużej mierze zależy od rud żelaza. Dlaczego? Dlatego, że tak, głównym konsumentem rud żelaza jest Azja. W tym oczywiście prym wiodą Chiny i to w zasadzie nas dziwić w żaden sposób nie powinno. A w przypadku Chin ponad 40% eksportu odpowiada właśnie Australia. Stąd tak silne powiązania pomiędzy rudą żelaza i dolarem australijskim. Więc teraz nic więc dziwnego, że z osłabiającym się popytem na surowce, spadającą ceną żelaza, idzie w parze słabsza koniunktura w Australii. I oczywiście tutaj musi dochodzić do działania banku centralnego, który rozpoczyna obniżki stóp procentowych przez bank centralny w Australii, a jest to RBA. I okazuje się, że dolar australijski zaczyna nam tanieć. My to oczywiście widzimy w bardzo ładny i prosty sposób na wykresie, natomiast nie możemy wnioskować tylko i wyłącznie z wykresu. To, co chcę powiedzieć przede wszystkim na tym webinarze, bo on nie będzie jakiś mega długi i tak dalej, to większość pracy musicie wy wykonać, bo ja za was tej pracy nie wykonam, to nie wszystko kryje się tylko i wyłącznie za wykresami. Trzeba to wszystko zrozumieć. I nie trzeba mieć, i to jest dość duży atut, plus, nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego, żeby zrozumieć te schematy, które rządzą rynkami. Ale niestety takie podstawowe rzeczy, podstawowe zależności znać musimy. W szczególności, jeżeli chcemy budować pozycję swingowo. Kilka tygodni, kilka miesięcy, czego każdemu życzę bez uśredniania straty, to wszystko musi się odbywać w połączeniu z analizą fundamentalną, z rozumieniem współzależności i badaniem tej korelacji rynkowej. Na tym nie możemy absolutnie poprzestać. Czyli jak powinien wyglądać proces decyzyjny, jeżeli ja chcę na przykład zająć pozycję na spółce KGHM, najpierw powinienem zbadać dokładnie, od czego zależy kondycja spółki KGHM. Jak mocno procentowo na wynik finansowy oddziałowuje cena miedzi. Muszę przeanalizować i sprawdzić, co wpływa na to, jak kształtuje się cena miedzi, bo kurs KGHM-u na miedź nam wpływać absolutnie nie będzie, ale może wpływać w sposób pośredni, na przykład zwiększając wydobycie, przez co generujemy większy popyt na rynku i większy popyt przy tej samej podaży, tym cena oczywiście powinna nam spadać. Czyli proces analizy i podjęcia decyzji, że chcę zająć pozycję długoterminową, na przykład na KGHM-ie, to nie jest kilka minut. To jest naprawdę solidny czas, który musimy spędzić na takiej analizie długoterminowej. I to jest lekcja, której absolutnie nikt za was nie zrobi. Kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, to to,
I najlepiej wrzucić, jeżeli mamy taką możliwość, w zależności od tego, jaki typ instrumentu analizujemy, wrzucamy do kalkulatora korelacji. Ja tutaj mam akurat kalkulator korelacji foreksowej, czyli w stosunku do poszczególnych par walutowych. Wybieramy tą parę walutową, na której chcemy zająć pozycję. Wybieramy okres czasowy, czyli jaki interwał, ile danych weźmiemy pod uwagę. Liczba, czyli czy to będzie godzinny, dzienny, tygodniowy, tu wszystko zależy od horyzontu, bo jeżeli chcemy zająć pozycję na kilka dni, to bez sensu wrzucać sobie za okres czasowy godzinę. Tutaj w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o takie czyste, logiczne myślenie. Jeżeli chodzi o liczbę okresów, ja tutaj zwykle zalecam, żeby to było przynajmniej 50 ostatnich danych, bo wtedy ten wynik jest oczywiście zdecydowanie bardziej istotny i stabilny w dłuższej perspektywie. I widzimy, i następnie, co powinniśmy zrobić. Powinniśmy zrobić to, co robiliśmy na początku, czyli sprawdzić te instrumenty, gdzie ta zależność pomiędzy instrumentami jest jak największa i jak najmniejsza. Bo może się okazać, że zamiast zajmować pozycję na euro-dolarze, ciekawiej będzie sytuacja wyglądała na dolarze do dolara kanadyjskiego. Co mam na myśli, mówiąc ciekawiej? Mam na myśli to, że mój stop loss zabezpieczenia, więc tym samym podejmowane ryzyko, może być mniejsze zajmując tam pozycję. To jest po pierwsze. A po drugie, potencjał zysku może być większy. I wtedy zamiast wchodzić w euro dolara, mamy pozycję na dolarze do dolara kanadyjskiego. Mniej więcej tak powinien wyglądać nasz proces decyzyjny. A następnie, wprowadzając każdy, ja wiem, że nikt tego nie robi, mało osób o tym mówi, ale wprowadzając każdy kolejny instrument do naszego portfela, musimy zwracać uwagę na to, jak kształtuje nam się korelacja. Na początku powinniśmy to dokładnie liczyć, czyli kalkulator, sprawdzenie, skalkulowanie rzeczywiście ryzyka i dopiero wtedy podjęcie decyzji na temat tego, czy chcemy otworzyć pozycję, czy tej pozycji otwierać absolutnie nie powinniśmy. A to, czy powinniśmy otworzyć pozycję, czy nie, to dla mnie osobiście decyduje tylko i wyłącznie jedna rzecz. Ryzyko mojego portfela, czyli maksymalna strata na portfelu, jaką mogę osiągnąć na podstawie zajętych pozycji. Tutaj jest oczywiście pewne uproszczenie myślowe, bo stosując nawet zlecenia zabezpieczające typu stop loss, nie ominiemy faktu poślizgu cenowego, który jest takim ukrytym kosztem, którego no, nie jesteśmy w stanie wliczyć, bo znowu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że do każdej transakcji biorę pod uwagę 1,5% czy 0,5% poślizg cenowy wynikający z egzekucji mojego zlecenia oczekującego. Należy pamiętać, że zlecenie typu stop loss czy zlecenie typu take profit to jest oczywiście egzekucja, to jest oczywiście zlecenie oczekujące, więc sytuacja aż tak bardzo oczywista nie jest. I teraz, jakie są zależności pomiędzy surowcami, akcjami, indeksami, parami walutowymi? To jest świat naprawdę bardzo mocnych i istotnych powiązań, gdzie jeden klocek układanki potrafi wywołać zmiany na wszystkich rynkach. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że zajmuje pozycje długie na surowcach, ale według niego giełda, bańka na giełdzie jeszcze nie pęknie, to nie rozumie kilku istotnych elementów, takich jak powiązanie. Oczywiście zdarzają się wyjątki, takie jak ropa naftowa, gdzie kurs nam od 2 ostatnich lat bardzo ładnie rośnie, natomiast tam są też zależności popytowo-podażowe dość mocne. Natomiast generalnie, jeżeli popatrzymy na przykład na złoto, czy waluty uznawane za takie safe haven, do nich kapitał popłynie dopiero, jak na rynku akcyjnym pęknie bańka. A kiedy pęknie bańka na rynku akcyjnym? Wtedy, kiedy duzi przestaną kupować i przeniosą swój kapitał na rynek surowców. Zaczną się wzrosty, które będą trwały przez chwilę równolegle ze wzrostami na rynku akcyjnym, a później się okaże, gdzie tego kapitału
gdzie ten kapitał rzeczywiście powędrował. Czyli jeżeli ktoś mówi, że analizuje tylko i wyłącznie jeden instrument, tworząc swój portfel, to nie do końca wie, o co chodzi w rynkach finansowych, bo jako analitycy, chyba że rzeczywiście podchodzimy do tego tak naprawdę dogmatycznie, konserwatywnie i analizujemy i sprawdzamy tylko i wyłącznie analizę techniczną, a nie przejmujemy się tym, co rzeczywiście ma miejsce na rynku. Ja nie mówię o tym, żeby czytać jakieś, może głupie, trochę się rozpędziłem, ale czytać komentarze rynkowe czy komentarze analityków na temat tego, co się może wydarzyć, i tak dalej. Absolutnie nie do tego zmierzam. Natomiast takie śledzenie kalendarza makroekonomicznego, orientowanie się w tym, jak dany bank centralny, w którą stronę prowadzi swoją politykę pieniężną, to są takie rzeczy, które nie należą do najprzyjemniejszych. I z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Bo ja sam nie przypadam za tym, żeby śledzić te informacje. Natomiast w niski sposób, jeżeli chcemy zarabiać na rynku, nie sposób tej informacji olewać. Tak jak miało miejsce chociażby wczorajsza sytuacja o godzinie 20, gdzie mieliśmy przedstawioną politykę pieniężną, przy tym rezerwy federalnej, co oznacza, że oczywiście miał to wpływ na dolara, a jeżeli na dolara, to większość par walutowych zachowywała się w podobny sposób. Jak popatrzymy na wykres, i wskoczylibyśmy sobie na wykres. Ja nie chcę się przełączać, bo zbliżamy się do końca spotkania, a tutaj Quick Meeting czasami robi nam małe problemy, więc nie chcę, żeby mi się zawiesił. Natomiast generalnie został zostawiony knot, wrzucenie, poubieranie inwestorów z jakimiś takimi nieładnymi betplikami, czy zostawionymi dolnymi cieniami, czy górnymi cieniami, i mamy odwrót. Ale z tym, w którą stronę pójdziemy, mówi nam analiza fundamentalna. Ona nam nie powie oczywiście, że będzie knot i tak dalej, natomiast biorąc pod uwagę, jak wredne potrafią być niektóre kwotowania i niektóre instrumenty, to takich sytuacji powinniśmy się mimo wszystko na rynkach finansowych i na rynku walutowym Forex w szczególności spodziewać. Czyli mam nadzieję, że po tym webinarze, bo ja sam też chciałbym dzisiaj pokibicować i odpocząć po dość dobrym tygodniu. Zadanie dla nas wszystkich, a w zasadzie dla Ciebie przede wszystkim, przed otwarciem pozycji, sprawdź, jaka jest korelacja z tymi pozycjami, które masz już otwarte w portfelu, i postaraj się sam dokładnie zrozumieć, z czego dokładnie dana korelacja i zależność pomiędzy danym surowcem, a na przykład daną walutą krajową, w dużym stopniu zależy. I oczywiście życzę Ci udanego handlu, pozdrawiam i słyszymy się na kolejnym webinarze w Naga Akademii. Piąteczka i jeszcze raz udanego handlu.